Mam do przekazania bardzo miłą informację, a mianowicie dnia 25 maja 2016 roku uczelnia nasza otrzymała decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich, pierwszych studiów magisterskich w PWSZ. Są to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika, zgodnie oczywiście z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu, profilu określonym przez Senat PWSZ w elblągu uchwały 06/2016 z dnia 4 lutego obecnego roku. Chciałabym Państwu pokazać tę decyzję, bo wydaje mi się, że to jest również bardzo ważna informacja, żebyście Państwo mogli zobaczyć podpisaną decyzję przez ministra. Proponowane studia są studiami stacjonarnymi. Oznacza to, że są to studia bezpłatne. Chciałabym powiedzieć, że przyczynkiem do takich naszych działań był projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, który to projekt pojawił się w sierpniu 2015 roku. Wskazywano w nim na konieczność podnoszenia poziomu przygotowania zawodowego nauczycieli do poziomu drugiego stopnia, uzyskując tym samym tytuł zawodowy magistra. My oczywiście zgadzamy się z tym elementem tegoż właśnie projektu. Istotny jest bowiem dla nas fakt, że poziom wykształcenia i zakres kompetencji osób, które mają olbrzymi wpływ na rozwój i kształtowanie drugiego człowieka, będzie u nas także tutaj rozwijany. To był pierwszy taki przyczynek. Drugi to oczywiście liczne sygnały od studentów, naszych absolwentów, którzy często podkreślali taki praktyczny wymiar studiów realizowanych w PWSZ w Elblągu, wcześniej na poziomie licencjackim. I wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, przyjęliśmy takie zadanie, podjęliśmy się takiego zadania, aby właśnie stworzyć program kształcenia. Praca nad programem trwała około pół roku. Został on w kwietniu oceniony pozytywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną i tak jak już wspomniałam, 25 maja otrzymaliśmy decyzję. Kształcenie odbywać się będzie w ramach trzech specjalności: wczesna edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone będą w trybie studiów stacjonarnych, czterosemestralnych, chociaż musimy Państwu zdradzić, że rozważamy także możliwość, że jedna lub dwie specjalności będą realizowane w godzinach popołudniowych. Tak jak napomknęła Pani Prorektor, trzy specjalności: wczesna edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią. Program kształcenia tych trzech specjalności obejmuje bloki przedmiotów charakterystycznych natury ogólnej, tak jak na przykład język obcy czy technologie informacyjne, przedmioty podstawowe z zakresu psychologii i metodologii, przedmioty kierunkowe, na przykład pedagogia, oraz cały blok przedmiotów specjalnościowych charakterystycznych dla poszczególnych specjalności. Od semestru drugiego studenci uczestniczą w seminariach magisterskich, które będą ich przygotowywały do napisania pracy dyplomowej, co jest, jak Państwo się domyślacie, warunkiem ukończenia studiów. W toku studiów studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 3 miesięcy. Uruchamiamy 3 specjalności. To jest wczesna edukacja. Jest to specjalność skierowana do absolwentów wszystkich studiów pierwszego stopnia, wszystkich specjalności nauczycielskich, ale nie tylko. Również absolwenci kierunków z obszaru nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych będą mogli podjąć u nas studia drugiego stopnia i uzyskają kwalifikacje do nauczania, wychowania w przedszkolach i w klasach 1-3 szkół podstawowych.
Te kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela. Druga specjalność, którą proponujemy, to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. I tutaj absolwenci będą uzyskiwać kwalifikacje specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będą przygotowani do pracy w takich zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a takie zespoły są tworzone na przykład w przedszkolach masowych, specjalnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, w szkołach specjalnych, w szkołach integracyjnych, znaczy z oddziałami integracyjnymi, również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, czy też w ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci. Trzecia specjalność to jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią i tutaj absolwenci tejże specjalności po ukończeniu studiów będą posiadali kwalifikacje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych, na przykład będą mogli być wychowawcami w świetlicach szkolnych, wychowawcami w internacie, będą mogli pełnić funkcję pedagoga szkolnego i będą mogli być zatrudniani w instytucjach społecznych i edukacyjnych, które specjalizują się w opiece i edukacji dziecka oraz w opiece osób dorosłych. Takie uzyskają kwalifikacje nasi absolwenci.